zaprezentowałem Jadwiga Grabowska bohaterem roku 2017. Właściwie to jeszcze przełom lat 16-17. Bohaterką. No bo właściwie to się teraz dopiero rok zaczął, prawda? A ona właściwie Duchu na łapkach stała pod sądem, który do naszego poznawania ciebie, twojej doskonałości. I do sądu jej pomóc, nie wiadomo też po ducha tajemnicy wiary świętej, podar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, podar rady, abym we wszystkim u ciebie szukał rady i u ciebie ją zawsze znajdował, podar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać, podar pobożności, abym zawsze służył twojemu majestatowi z synowską miłością, dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który ciebie, o Boże, obraża. Temat, który dziś chcemy sobie zaproponować, niby dotyczy zrobić okre, sakramentów, jak chodzi o mieszkanie, to oni tylko do siebie. Pojednania, sakramentu uzdrowienia, dziś o pokucie, nie mogą być to sędziowie. Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia, oni myśleli, pokuty, że oni nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, wora i pokutnego i popiołu, postów, umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną, bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne. Możemy nawet powiedzieć, ale ile że razy były winne. Nawrócenie wewnętrzne skłania do wyrażenia tej postawy przez znaki widzialne, właśnie gesty, czyny pokutne. Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego naszego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże, ufność w pomoc łaski Boga. Temu nawróceniu serca towarzyszy, jak to mówią pięknie ojcowie Kościoła, ból i smutek, zbawienny ból i smutek. Nazywali go smutkiem duszy i skruchą serca. A serce człowieka, mamy świadomość tego, gdy patrzymy na ten nasz chociażby postęp w życiu duchowym, na to zmaganie, na tą chęć czynienia i rachunku sumienia, i przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, no jest ociężałe, często zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi nowe serce. A nawrócenie jest przede wszystkim dziełem łaski Boga, które sprawia, że nasze serce wraca do Niego. Jak czytamy w Księdze Lamentacji, nawróć nas, Panie, do siebie, a nawrócimy się. A tu linia mysia daje nam siłę. Jak linia mysia, to ta linia mysia chciała być inna. Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu. Zaczyna ludzi, tylko obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem, nie być dla Niego odłączonym. Serce ludzkie nawraca się, patrząc na tego, którego przebiły nasze grzechy. Jeżeli myślimy o nawróceniu, to z pewnością często słyszymy taką zachętę podczas rekolekcji, może misji, czy nawet homilii niedzielnej, to wezwanie do nawrócenia, pokuty. Być może my też sobie z jednej strony stawiamy, a z drugiej strony może nie stawiamy pytanie, dlaczego mam czynić pokutę, dlaczego mam się nawrócić, czy to znaczy tak naprawdę dla mnie nawrócić się i czynić pokutę, bo możemy popatrzeć na wielkiego grzesznika czy jakiegoś gorszyciela i powiedzieć mnie daleko do niego, no i czuć się już usprawiedliwionym, żadnej pracy, żadnego wysiłku, a co najważniejsze, no nic się nie zmienia w moim sercu, nic nie czynia, a wezwanie do pokuty stanowi jeden z takich istotnych, jak już słyszeliśmy, elementów przekazu biblijnego. Nowy Testament traktuje pokutę jako środek wewnętrznej przemiany. Jan Chrzciciel nawołuje do
wyznawania grzechów, zmiany postępowania, wzywając słuchaczy, wydajcie owoce godne nawrócenia. I tym pierwszym orędziem, które skierował Chrystus do ludzi, jest wezwanie właśnie do nawrócenia. Jezus upominał, jeśli się nie nawrócicie, zginiecie. Od wezwania do nawrócenia zaczynali głoszenie Ewangelii apostołowie. Mistrzowie życia duchowego mówią, że jednym z najpoważniejszych powodów duchowego zastoju człowieka jest brak odwagi, odwrócenia się od sterowanej jakoś zachciankami porządliwości i zwrócenia się do prawdy, do światłości, którą jest Chrystus. Chociaż kochamy Boga, choć wiemy, jaka jest Jego wola i próbujemy ją wypełnić, to jednak jest w nas coś, co nas osłabia, oddziela od Boga, buntuje przeciw Niemu. W rezultacie robimy po swojemu, wybieramy po swojemu, zajmujemy stanowisko sprzeczne z Jego wolą. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że to wezwanie do pokuty, do nawrócenia, to nawrócenie serca. Bóg nie żąda od nas, abyśmy jak mieszkańcy biblijnej Niniwy obletli się w wory, posypali głowy popiołem. Pragnie jedynie, abyśmy zerwali z grzechem. Praca nad sobą polega na tym, aby człowiek prześledził wszystkie dziedziny swego życia, umiał je uporządkować w odniesieniu do najważniejszego celu, jakim jest Pan Bóg, ale sam nie wie, nie jest w stanie tego uczynić. Jak wspomniałem, potrzebna jest Boża pomoc, Boża łaska. To działanie łaski Bożej w nas. Na tym oczywiście szlaku zmiany, przemiany serca też nie jesteśmy sami. Bardzo ładnie. Bo od początku Kościół Święty też towarzyszy nam, wspiera nas Słowem Bożym, w którym zawiera się cały program życia duchowego, pokuty, a także łaska sakramentów. Święty Paweł zwraca się do nas i mówi: napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Moglibyśmy go odnosić do jakiegoś szczególnego czasu, powiemy czas Adwentu, czas Wielkiego Postu, ale to każdy moment. Zgodnie z chrześcijańską wizją życia, każdy czas powinien być upragniony i każdy dzień dniem zbawienia. To wezwanie do nawrócenia, które należy też traktować z nadzwyczajną powagą, dostrzegając też i nieustanną nowość, jaką lata ze sobą. To dlatego nawrócić się, a może był lepszy jak znaczy, teraz, a nie tylko, jak mówiliśmy, wprowadzić małą poprawkę, ale kompletną zmianę. Ten, kto się nawraca, idzie pod prąd, a gdzie prąd znaczy powierzchowny styl życia, bezładny, jakiś nowy, iluzoryczny, jakiemu często ulegamy, opanowuje on nas i powoduje, że stajemy się niewolnikami zła, bądź więźniami też jakiejś moralnej mierności. Nawrócenie oznacza dążenie do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, zawierzenia żywej, osobowej Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus. To On jest ostatecznym celem, głębokim sensem nawrócenia. On jest drogą, którą wszyscy powinniśmy pójść w życiu. Nawrócenie i wiara w Ewangelię są dwiema różnymi rzeczami, bądź w jakiś sposób tylko ze sobą zestawionymi, ale wyrażają tę samą rzeczywistość. Nawrócenie jest całkowitym tak osoby oddającej całe swoje życie Ewangelii przez wolną odpowiedź na wezwanie Chrystusa, który, jeżeli mówiliśmy o łaskę, robi pierwszy krok, ofiarując człowiekowi siebie jako drogę, prawdę, życie. Jedyny, który wyzwala i zbawia. Taki właśnie jest sens słów, które ewangelista Marek rozpoczyna przepowiadanie Bożej Ewangelii. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Nie rozumiewa to tylko na początku życia chrześcijańskiego, ale towarzyszy mi, czy towarzyszy chrześcijaninowi przez całe życie, odnawiając się i przenikając wszystkie jego przejawy. Każdy dzień jest upragnionym czasem łaski, bo każdy dzień zachęca nas, byśmy oddali się Jezusowi, zaufali Mu, trwali w Nim, dzielili Jego styl życia, uczyli się od Niego prawdziwej miłości. Bo może tu mamy największy problem, właśnie w miłowaniu Boga, w miłowaniu siebie, bliźniego. Może gdzieś właśnie dają się nam we znaki te egoizmy. To jest? Bo mamy naśladować Pana Jezusa w codziennym wypełnianiu woli, która jest jedynym wielkim prawem życia. I codziennie także wtedy, gdy nie brak trudności, trudu, zmęczenia, upadków. Także wtedy, kiedy bierze nas jakaś pokusa, żeby zejść z drogi naśladowania Chrystusa, zamknąć się w sobie, jakimś swoim egoizmie, nie pomni, że naszą potrzebą jest otwarcie się na miłość Bożą w Chrystusie, by żyć zgodnie z logiką sprawiedliwości i miłości. Tego z pewnością każdy z nas pragnie, ale może trudniej nieraz to realizować. Potrzeba pokuty, potrzeba zmian. Upragniony czas łaski objawia nam też ten duchowy sens. Słowo Boże przypomina nam o naszej słabości, wręcz o śmierci, która jest tego najwyższym wyrazem. Człowiek jest, jak słyszymy w orędziu na Wielki Post, jest prochem. W proch się obróci, ale w oczach Boga jest trochę cennym, bo Bóg stworzył człowieka. Jezus w swojej wolności zechciał w sposób szczególny podzielić słabość każdego człowieka, jego los, poprzez śmierć na krzyżu. Lecz ta właśnie śmierć, najwyższy wyraz jego miłości do Ojca, do ludzkości, stała się też drogą zmartwychwstania w chwale i poprzez którą Chrystus staje się źródłem łaski dla tych, którzy wierzą w Niego, którzy dostępują udziału w Jego boskim życiu. Możemy też przez ostatnie doświadczenie Fatimy, orędzia fatimskiego, też popatrzeć na to, że właśnie w orędzie przypomina o konieczności wiary w Chrystusa. To nawrócenie, ta wewnętrzna pokuta, w ogóle zwrócenie serca ku Bogu, uświadamia, i jak niezbywalną wartość, a także potrzeby odwoływania się do Bożego miłosierdzia, do budowania wspólnoty, komunii z Bogiem, wskazuje też pomoc, jaką pragnie dać wszystkim niepokalane serce Matki Najświętszej. Popatrzmy, że to orędzie, czy to kiedy ona mówi: uczycie wszystko, co mówi wam mój syn, czy właśnie zachęca do nawrócenia, przemiany, do czynienia pokuty. To szkoła życia w łasce Bożej, czy prawdziwej miłości, prawdziwego pokoju. A to są owoce też przyjęcia Ewangelii i życia w nią. Nieraz możemy właśnie z takim smutkiem patrzeć, że tyle zarzewi w świecie nienawiści, tyle wojen, tyle niepokoju. No nawet możemy myśleć o naszym podwórku, także podział taki czy inny, nie że polityczny, ale chodzi o to pęknięcie pomiędzy nami. Tylko dlatego, że nie ma właśnie prawdziwego życia w łasce Bożej. W tym świetle, popatrzmy, pokuta staje się przyczyną prawdziwej radości. Smutek z powodu grzechu w dobrze przeżywanej postawie pokutnej zmieniony zostaje w radość, będącą darem Ducha Świętego. Jest to radość wynikająca z dobra, jakim staje się nawrócenie własne, nawrócenie drugiego człowieka, radość z przezwyciężania zła dobrem pochodzącym od miłosiernego Boga. Bo gdy my myślimy o naszej osobistej pokucie, o tym, co powinniśmy czynić, też dostrzegamy ten wymiar społecznego grzechu, wymiar tego społecznego wymiaru grzechu. W fatimskim rozumieniu pokuta to nie tylko właśnie okresowe, okazjonalne, czy jakaś postawa, ale to, co zdejmuje, ale w galerii
cnoty. Apteka sztuki to był bez butów. Ja mówię, że tak nie projektowanie, że dobrze by było pójść do spowiedzi, nawrócić się, spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi. On po prostu ja razem był taki straszny, upolerał przechody koło centralnego, a on wychodzi z dołu, wyjeżdża, czy na schodach idzie, czy jak, wjeżdża na boso. Ja mówię, orety. W przesłaniu fatimskim niezwykle mocno. On troszeczkę zepleni i on, proszę ciebie, robić skandale. W mówie powiedział, że jest jeden bardziej dziewczynie młodej, wypraszającej. Mówi, sita nie do myta. Przyszedł ochroniarz i nic nie zrobił, bo on też z ochroniarzami dobrze gra. Podejmowania ofiary i tego, i on się tam z nimi tam wita, rękę podaje, pokoju. Wiesz, i tego. Ja to nie lubię takich Boże, rzeczy, ja to od razu mówię, to nie lubię. Ciebie, tak? Takiej ja to nie lubię tych band takich, że wracam. Uwielbiam Ciebie, nie ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś proszę bardzo, macie mszę, możecie pójść oficjalnie, tam się wyspowiadać u Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej. W serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb. To ogromnie też, myślę, ważne, byśmy z jednej strony, myśląc o pokucie, poszli krok dalej, by umieć właśnie zadośćuczynić za grzechy, którymi my czy inni obrażają Boga. Byśmy też tym samym przyczyniali się do łaski nawrócenia grzeszników. Byśmy potrafili ofiarować coś ze swojego życia. To też będzie wyraz tej ogromnej miłości. To lekcja. Maryja zapytała się, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby zanosić wszystkie cierpienia, które On na was ześle jako zadośćuczynienie za grzech, którymi jest obrażany. Jako prośba o nawrócenie grzeszników. I teraz tak. Będziecie może musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Więc popatrzmy, jak to orędzie jest skorelowane z tym, o co mówiliśmy na początku, o tej łasce Bożej, która będzie nam towarzyszyła. To dzięki łasce Bożej, jeżeli my uczynimy ten krok, Bóg nam będzie towarzyszył, będzie nas wspierał, wzmacniał. Nawrócenie więc rozpoczyna się w naszym wnętrzu. To, które ogranicza się do zewnętrznych pozorów, nie jest prawdziwym nawróceniem. Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła, z odrazą od popełnionych przez nas złych czynów. Nie, hołdowanie temu. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Także zaczyna być.